Anwil Włocławek przegrał dzisiaj 82-84 z Polfarmą. Nowy zawodnik Tomasz Stelio obok mnie, który niestety nie zadebiutował. No właśnie, nie było dane dzisiaj przed tutaj włocławską publicznością zadebiutować. Na pewno szkoda. Witam serdecznie. Myślę, że na pewno tak. No, wczoraj przyjechałem. Jakby ta cała sytuacja wynikła w ciągu 48 godzin, jakby rozmowy, kontrakt, moje przybycie tutaj, wszystko zdarzyło się, myślę, że w 48 godzin. Na pewno chciałem, nie tak chciałem zacząć jakby nową karierę, można tak powiedzieć, bo jakby parę miesięcy temu doszedłem do takiego wniosku, że to już jest chyba koniec. Sytuacja, która zaistniała w Lublinie i chciałem na pewno wygrać to dzisiejsze spotkanie, ale może, jak to mówią, pierwsze koty za płoty. W następnych meczach zagram. Myślę, że nie byłem dzisiaj w stanie i przy takiej dramaturgii, no bo było do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, myślę, że nie byłem w stanie pomóc kolegom z drużyny. Ale mam nadzieję, że bardzo szybko wrócę do formy i będę mógł w następnych meczach tylko cieszyć się. Ta forma będzie bardzo potrzebna, bo przeskok z drugiej ligi do Anwilu, do wicemistrza Polski. Coś niesamowitego, historia tak trochę jak z bajki. Myślę, że na pewno tak. Do dzisiaj się cały czas uśmiecham, jakby... W skrócie to wyglądało tak. Powrót do Lublina rok temu, budowanie zespołu w Lublinie. Pierwszy sezon w Lublinie utrzymaliśmy się. Jako tako utrzymywałem swoją formę, żeby to tak nazwać. Byłem strzelcem pierwszoligowym, najlepszym. Następnie, następny sezon i duża niespodzianka. Klub mi dziękuje, tak naprawdę nie mówiąc tego uczciwie prosto w oczy, tylko odbijając piłeczkę. Decydując się na to, nigdzie nie wyjeżdżam, po prostu kończę karierę. Nie trenuję, nie uprawiam sportu za często, no i stąd tutaj niespodzianka przez tyle lat, jakby była jedna szansa 8 czy 9 lat temu zaistnieć tutaj we Włocławku, będąc młodym chłopcem 24-letnim, ale się nie udało, wtedy jakieś zdrowie nie pozwoliło. No i co, dzisiaj mam nadzieję, że to będzie początek następnej kariery, myślę, że zacząłem z dużego, z wysokiego poziomu, czyli przyszedłem jakby do jednego z najlepszych klubów w Polsce, jakby nie patrzeć. Miejmy nadzieję, że to nie będzie koniec za pół roku, tylko może następny sezon tutaj, może uda nam się zdobyć tutaj złoto razem ze mną. Mam nadzieję, że tak będzie, a co będzie, to czas pokaże. W takim razie jeszcze powiem, że ten debiut może i dobrze, że nie dzisiaj, bo byłby pechowy, bo Anwil jednak przegrał. Tymczasem w następnym meczu może być lepiej. Jakie zadania trener stawia przed Tomaszem Celejem tutaj? Ja myślę, że znając drużynę Anwilu i jakby... Cele co roku, które Anwil sobie stawiał jako trener, jako prezesi i zawodnikom, to jest na pewno tak, ciężka praca w obronie i wiadomo, wszyscy razem w ataku i wszyscy razem w obronie. No i co, wiem, że na pewno zacznie się od obrony, a skończy się na tak jak dzisiaj. No każdy z zawodników w tej drużynie może rzucać punkty. Czy to będzie Majewski, czy to będzie Pluta, czy to każdy będzie z obcokrajowców. Tutaj są wszyscy równi i to jest właśnie piękne w tych lepszych drużynach, gdzie się po prostu grają wszyscy zawodnicy. Łatwiej się gra z czterema lepszymi na boisku niż bycie jakby wiodącym zawodnikiem i granie ze słabszymi, bo zawsze to jest oparte. Wszyscy się patrzą na tego najlepszego w drużynie, a tutaj wszyscy są równi, jakby każdy ma takie samo nazwisko, każdy jest dobrym zawodnikiem z tego tytułu, że znajduje się w klubie jednym z najlepszych w Polsce. Dziękuję bardzo. Tyle Tomasz Celej, który dodam tylko, że zmęczony bardzo i leci z niego dość dużo wody, bo po meczu się rozgrzewa tutaj. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie.